poparcie i no, jest bardzo zdecydowany, jak to się dzisiaj mówi, asertywny w polityce. No, przy całym szacunku dla ekspremiera, no, do takich polityków nie należy. To zresztą zobaczyliśmy przy wystawie, kiedy powiedział, że on nie ma żadnego wpływu na to, czy zaklejają napisy, czy nie zaklejają. To przepraszam Państwa, jak na to nie ma wpływu, to na co? No krótko mówiąc, przegrywamy wszystko, ale dotrzeć z tą prawdą do środowisk, znaczy do dużej części społeczeństwa jest bardzo trudno. Łatwiej oczywiście docierać z prawdą o sytuacji ekonomicznej, bo już dużo ludzi to zaczyna odczuwać. Ale Państwo muszą też pamiętać, bo my musimy uczyć się realistycznego patrzenia na rzeczywistość, że pierwsze lata rządów Tuska to było takie połączenie, które nawet rządom, może tutaj zacytuję tych smaków, oni mówili w pewnym momencie, że nawet gdyby szympans tam był na tej wieży, to i tak. Otóż nawet gdyby szympansy rządziły, to jeżeli by miały pełne poparcie mediów, proszę Państwa, w roku 2008 wzrost dochodów w rodzinach wynosił, nie uwzględniając inflacji, 18%, czyli minus inflacja 14,5%, w 2009 10%, czyli minus inflacja 7%, dopiero w 2010 to już było na poziomie inflacji, czyli stanęło. Teraz już spada. Ale pierwsze lata na skutek zbiegu różnych okoliczności spowodowały, że był naraz wzrost poziomu życia i poparcie mediów. No to każdy rząd w tej sytuacji miałby, już mówiąc poważnie, poparcie. I oni to po prostu wykorzystywali. Dzisiaj ten mechanizm zaczyna się cofać, bo ludzie w tak zwanym realu zaczynają odczuwać, że jest dużo, dużo gorzej. No i to jest nasza szansa. I może w tym momencie, proszę Państwa, ja coś poproszę. Jeśli wolno. Wolno? My mamy w tych wyborach ogromne zadanie obok przeprowadzenia kampanii. Znaczy przypilnować, żeby one były uczciwie obliczone. Na to, proszę Państwa, trzeba 25 tysięcy asertywnych osób, właśnie asertywnych, które będą siedziały do rana w komisjach. Już zakładam, że będą tylko jednodniowe wybory, że oni nie zaryzykują sprzeczności z konstytucją, ale tego jeszcze nie ma. Będą siedziały i pilnowały. Ja Państwu mogę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja w jednej z komisji wyborczych na Bielanach, czyli w Warszawie. Tam, gdzie jednak ktoś świeci najbardziej. Koniec głosowania, wybory samorządowe. I panowie w komisji nie wiedzieli, że na czele komisji stoi osoba z nami związana, żona jednego z ludzi, pełni różne wysokie funkcje, chociaż to nie jest akurat członek partii, ale pełni różne wysokie funkcje z ramienia naszej partii. I oni mówią, no to teraz będziemy poprawiali wyniki. I ona, co to ma znaczyć? No oni wie, co to ma znaczyć, to poprawiają wyniki. No, z tego, co oni mówili, to by wynikało, że to jest normalne, że to nie pierwszy raz. Tak się przynajmniej można domyślać. No ona w końcu, proszę Państwa, zagroziła wezwaniem policji. Oni się wtedy cofnęli, zabrała im długopisy i siedziała do 8 rano i dzięki temu obliczono wynik wyborów tak, jaką w rzeczywistości był. Ale musicie Państwo pamiętać, że na przykład w 1993 roku myśmy mieli wtedy po tej strasznej klęsce wyborczej. Myśmy mieli informacje po pierwsze o tym, że co niektórzy szefowie samorządu, bo to przez samorządy prowadzą akcję wyborczą, to samo przejście jest wielkim błędem tej koncepcji, bo przecież samorządy są zainteresowane w wyniku wyborów. Otóż niektórzy szefowie samorządów no, mówili, które partie są dobre, a które są fatalne, antypaństwowe, co było takim pośrednim sugerowaniem, że należy dawać im gorszy wynik.
A po drugie, no mieliśmy komisje obwodowe, gdzie nie było ani jednego głosu na ówczesne PCE Porozumienie Centrum, a gdzie ileś osób, w tym kandydat, no oświadczał na piśmie, że jednak głosował na siebie. I jego rodzina też głosowała. I wielu znajomych też głosował. I nawet żeśmy to zanieśli do Sądu Najwyższego. I rozmawialiśmy wtedy z panem Kałbą, który był tam sędzią delegowanym, tym, który później był zastępcą rzecznika interesu publicznego, pana sędziego Niedzińskiego. Był taki bardzo zacny człowiek, pan sędzia Kałba. No i on nam powiedział, że panowie, no ja przecież wiem jak jest, ale ja mogę wam przysiąc, że Sąd Najwyższy zatwierdzi te wyniki wyborów. Ale już wtedy było poważne przesłanki do tego, żeby sądzić, że coś było niedobre. Ale to już jest historia. Dzisiaj przed nami jest przyszłość, sytuacja się zmienia, w tej chwili trend jest dobry, to Państwo widzą w różnych wynikach. Dlatego ja mogę w tej chwili odwołać się do wczorajszych wyników, które mi zreferowano z naszych badań. Trend też jest dobry, nie tak dawno nie było wcale dobrze, a teraz już jest całkiem przyzwoicie. I krótko mówiąc, proszę Państwa, no bardzo dużo będzie zależało od tego, czy my zdołamy to przypominać. I tutaj jest potrzeba dużo mocno. A potem zaprosimy pana prezesa na koncert, który tutaj się odbędzie. Chyba, że pan prezes będzie chciał jeszcze coś powiedzieć, ale proszę mieć trzy pytania, proszę. Proszę sobie, mikrofon. Panie premierze, Krystyna.